Cześć, z tej strony Lignet. Ja chciałem powitać was dzisiaj w kolejnym odcinku Darkest Dungeon na moim kanale. I słuchajcie, na starcie chciałem zapytać was, jak tam mijają wam, jak tam minął wam dzisiejszy dzień, jak mija wam tydzień, jak spędziliście bądź spędzicie święta, bo jeszcze nie wiem, kiedy wrzucę ten film. Ogólnie napiszcie, co tam u was. Bardzo lubię czytać takie komentarze. I no. Wracając, mamy tutaj naszą ligę. I coś, co przemyślałem. Aha. Myślałem, że mamy tutaj do dobrania. Wiecie kogo. Wstęta. Już miałem taki piękny plan, ale... No dobra. Jakoś to my się przeżyjemy. I tak, bierzemy ich na pewno. W takim składzie myślę, że damy radę. Więc szpony zwinności. Powiem są na radę, ale jeszcze nie wiem, gdzie pójdziemy. Innocentne szybkość, no zobaczymy. Odporność na zarazę, odporność na krwawienie, minus to odporność na choroby. Nie. Nie mam poruszenia, chociaż... Dobra, dajmy mu. Talizman osłabienia też jest całkiem ok. Głowa Dismasa. Dalibyśmy ją może Serge'owi. Razem z talizmanem poruszenia. On w ogóle ma całkiem dobrą szybkość. Czy aż. Po prostu szybkości, no tam. To jest zawsze coś. Nieuchwytne buty. I... Przeksięga rozsądku. A jej to i... Plus 8 szybkość w pierwszej rundzie. W pierwszej rundzie będzie miała ile? 3, ale przez to jest zmniejszona szybkość. Plus 0 zbiera minus 1 błyskotka. Aha, czyli że to... No dobra. Zobaczymy, to na pewno będzie ciekawe. Ona będzie się zawsze ruszała w pierwszej rundzie jako pierwsza, więc taki plus. W ogóle gdzie zamierzamy pójść? Do zatoki na pewno nie idziemy. Nie ma takich szans nawet. Zresztą też ostatnio rozmawiałem o tym z moim kolegą, Krzyśkiem. Że do zatoki, zatoka jest na tyle trudna, że ja na pierwsze levelowe poziomy w zatoce zazwyczaj siadłem drugimi bądź trzecimi levelami, więc tak to mniej więcej wygląda. Tutaj mamy fajny artefakt dla wstęta, plus 15 do szansy otrzymania cnoty. To jest strasznie fajne. Gdybym grał na wstęta, a myślę, że będę grał, bo on w połączeniu na przykład z Trendowatym i z Arlekinem, no i na przykład z Hilaryką, bądź też z drugim Trendowatym, będzie naprawdę całkiem fajnie działał. Zobaczmy ruiny. 3 święte relikty, splugawiony ołtarz, 100% bitew, 90% sal, tylko że to jest rowisko, ja bym wolał iść do pniei. Chociaż mamy zmniejszoną odporność na choroby, więc... No dobra, idźmy. Co tam? Najwyżej wydamy trochę hajsu. Tutaj przydawały się lecznicze zioła. Myślę, że 4 będą ok. 3 klucze może. 3 łopaty. 12 jedzenia, pochodni 8, myślę, że powinno wystarczyć. Dobra, 2 serum, on by tego nie żałował, i 4 bandaże. Coś jeszcze? Może jeszcze drugą wodę święcę nam. Tyle? No myślę, że tyle. Dobra.
Okej. Zaczynamy. Poszlibyśmy sobie tutaj tylko po te dwa obiekty. Może to będzie akurat coś fajnego? Bo jak jest pusty. Tutaj przydaje się bandaż. Tak. Trzy jadeity. Wow. Dobrze, więc już... Już mówię... Znaczy jestem zgodny uznać, że opłacało się. W tą stronę będzie jedna pułapka. Prawie każdy dostał stres. No nie. Moment. Kleptomania, no właśnie, no to... Nie wiem, musieli mu to wyleczyć. Tym razem ty. Już przetrzebiony. 90, 50, 70, 60. Rozbij ty. Przepraszam, że jest już gdzieś tam w tle mojego psa, ale no. Z tego co widzę, nie ma tutaj zbyt dużo, na razie przynajmniej, bitew w salach. No, dość łatwa nawet bitwa. Zaskoczenie pięknie. I zacznij może... To ma koefawienie na sobie. Ale to wtedy bije w jednego, a to? Tamto chyba też ma... Tak, to też ma koefawienie i to jest... To punkty przez 3 rundy, 3 przez 3, no to... Bez sensu. Spróbuj go. Aha. Tego nie dobijesz. On jeszcze się ruszy, ale... Egzekucją spróbujemy... Tego. Kogo? Może... On dużo nie robi. Więc... Na nim mi nie zależy w ogóle. Tego nie sięgnę do tego. Jedyne mądre rozwiązanie. No, po 3. Pokojąca inwokacja. To już trochę bardziej szkodzi. Chociaż mamy tutaj mechanizm do łagodzenia stresu. Egzekucja. I teraz on. Aha. Super mechanizm do łagodzenia stresu. Nie wykupiłem mu odpowiedniego skilla. Fajnie. Dobra. Solówka. Pudło. Dobra. Dawaj na tego. 6 sesji, no zawsze coś. Tak naprawdę. No i on się teraz ruszy. No, Bounty Huntera. Dobra. Lipton. Super. Adbuster. Dawaj. Co to daje? Minus 10 celności, nie? Trochę to niepotrzebnie przyciągnąłem, no ale... Cytryn i trochę złota. Fajna sprawa. Zawsze dobrze, nie ma źle. W ogóle przed chwilą... No, można tak powiedzieć, że przed chwilą... odebrałem paczkę, w której był mój nowy mikrofon. Super Lux 205U. Wraz z, wiecie, tą gąbką, znaczy Windshellem. Ale ma to być prezent pod choinkę, więc muszę się jeszcze z nim wstrzymać. Tu jest pierwszy jest dzisiaj, jak to nagrywam. A 24 jest Wigilia, więc no. To się chyba rozumie samo przez się. 3 szybkości, 5 celności, plus 100% kryta. To jest fajna sprawa. Podoba mi się, w jaki sposób działa ta drużyna. No, serio. Zostaw to. To jest mam osłabienia. Będziemy musieli to wyleczyć, ewentualnie wywalić go w ogóle z drużyny. Zatem na tym bagażu mogliśmy jeszcze dużo więcej znaleźć, niż tylko taki słaby trinket. Byśmy użyli na niej klucza, ale nie dało się, bo on sobie chciał, wiecie, dorobić na boku czy coś. Dobra, spalmy już. Wiecie, ja się to przygotowałem, tyle rzeczy nabrałem,
że to będzie super trudna walka, a tutaj, no. No właśnie, no. Ile on ma? On ma 3 szybkości, czy 4? Ile? 4. A my mamy po 7, no to... Dobra. Już nie będę się nad tym zbytnio rozmyślał. 2 obrażenia, temu zostało 3, temu zostało 4, więc... Właśnie jeszcze chyba nie ruszał. Albo się ruszał? Ten się nie ruszał. Chociaż on może też. Nie wiem. No. Żaliwe oskarżenie. Unik. Nie. On się rusza pierwszy. Obrażeń kontra ogłuszony. Kontra człowiek, obrażenie naznaczone. Fajnie. Lipton na pewno zostaje w tym teamie. Alabaster też i... No, trochę niefortunnie Sergeowi się trafiło, że akurat z postać z kryptomanią. O, kolejny klucz. Nonetheless. Dobra. Pięknie. Też tych wód niepotrzebnie nabrałem, chociaż... Pięknie, zaskoczenie. Świetna sprawa. Rozpalmy jeszcze jedną pochodnię. 100%. Świetnie. Teraz tego. Żniwa. Dzięki temu tego zabijesz tego... Osłabisz. Nie mamy chyba nic na ogłuszenie, niestety. Żaliwe oskarżenie. Dwóch nie. No, jakim cudem. Unik, całe szczęście. W ogóle ma dużo uniku. Słuchajcie, nie jest źle, naprawdę. Krytyk za 5. 5 obrażeń na rundę. Na ile? Na 3 chyba. Na 5. Dobra. Z tym stresem jakoś, powiedzmy, będziemy mogli sobie poradzić. Super. Dzięki temu ty go sięgniesz. No. Ile ma tych uników? 20. No to... No panie! Halo. Niegroźny zamach. No faktycznie niegroźny, ale... Nie, 10 sensu nie jest na tle. Bo mam minus 20%, no to faktycznie. Dobra. 2, on ma 7, więc zginie spokojnie. Teraz trzaskamy tego. I ona dobija czy leczy? Leczy. Okej. Okay. No i... Taki błąd. Dobra. Już nie ma sensu chyba tego dłużej przeciągać. Jeden celny strzał. No. W sensie uderzenie. Amulet poruszenia. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Nie do końca ma sens. Plus 30 do szansy przesunięcia i plus 30 do odporności na przesunięcie, więc... I minus 10% do odporności na osłabienie. No to powiedzmy taki dość średni. Naprawdę, no to... Wiecie, taki trinket, jak chcemy iść potracić bohaterów, bo nie mamy serca, żeby ich wyrzucić, ale zapychają nam tylko niepotrzebnie listę. Coś takiego, wiecie. Najpierw ściągamy tych. Żniwa, tak.
postajemy się właśnie. Postajemy się tutaj nie obawiać zbyt mocno. No nie. To będzie, że oni wrzucają choroby. Naznaczenie. No. Podstępny zamach, niegroźny zamach. No czemu? Minus 5 unik na 3 rundy. Dobra. Leczyć. Za 10 aż, wow. Super. Egzekucją dawaj drugiego. O. To jest coś pięknego, ta animacja jego. Minus 10 unik na 3 rundy, bo rozdajecie naznaczonych. Nie. Co jest? Moment. Dobra. Miałem nadzieję, że załatwi go chociaż jednego z tytułów, no ale... Ten się chyba jeszcze nie ruszał. Grzybiczny drapacz. Okej. Okay. Żarliwe oskarżenie. 4-5. Ten sobie zginie, a tego dobijemy. A ty? Kurde, wiecie co? Dobijmy może jednak tego. On jest niegroźny. No, chmura ucieczki. To już chyba zarazę. Odporność akurat mu wyszła. Żniwa. Podcięcie może. Okej. Okay. I teraz skończyłem misję, więc wziąłem te akty zamiast tego. Na pewno? No dobra. Moment, kontynuuj przygodę. Tu, jak dobrze pamiętam, jest skazitelna fontanna. Jak pamiętam to? Tak. Pięknie, teraz jesteśmy praktycznie bez stresu. Klama ucieczki, wyłącznie opych. To rozbrojenie pułapek, minus 5 do uzyskanego z ugodzenia stresu, plus 4 unik. To jest całkiem fajne też. Klama ucieczki, mamy coś jeszcze tutaj? Nie, wszystko. Driving out corruption is an endless battle, but one that must be fought. 20 minut, taki dość krótki, powiedziałbym, odcinek. Ale niech będzie. Mamy coś ciekawego? Hieromania. Natchnione religijne wizje i przewidzenia. Okej. Powiem mi, strzmień 20% kosztów ulepszenia. Fajna sprawa. Zobaczymy jeszcze, co tam słychać w mieście. I czy mamy jakiś fajny nowy upgrade. Jeżeli tak, to z chęcią. Czczę występy. Muzyka sama w sobie jest strasznie znajoma, a jednak jakoś nie można jej skojarzyć. Czy to wina dziwnego dostrojenia instrumentu, czy może jakaś nieludzka właściwość palców Barda? Bezczynnie Arleki nie zyskują jeden poziom do poziomu woli. Super! Czyli co? Miałem chyba tylko jednego, tak? Moment, komuś tutaj wyleczyłem, ja chyba wyleczyłem masochizm, tak? Tak. Niech zostanie. Ten team naprawdę dobrze działa. Zobaczmy, kogo mamy w diligencie. Kolejny łowca nagród. To nie byłoby głupie, żeby go wziąć. Stanley, zbrojmistrz. Jak już, to właśnie jego bym wziął. Legii może. Zobaczmy ją. Strach przed nowiskiem, postanowienie. Nienawiść do ludzi, stabilność. Tak szczerze to... Wolę jego. Dobra. Jeszcze bym sobie tylko
zerknął do mojego pliku, gdzie mam imiona podpisywane dla nich. I zaraz coś wybierzemy. Kosa. I będzie. Kosa. Fajnie. W ogóle pozdrawiam cię, Kosa, jeżeli to oglądasz. Czyli Bobison. On ma tylko jeszcze całkiem sporo stresu. 44. No to nie jest aż tak źle. Myślę, że następny raz pójdziemy sobie właśnie nim. Póki co Adbuster. Zużyty się prosto na lutny moment. Uberzenie bazowe 4,7, 5,8. Koretyk bazowy 8,0. Znaczy 7,5, 8,0. 7, też 7. Stój błazna, szydery czystymi. 20, tutaj 15, 19, 23. W ogóle ile on ma tego uniku? 15. Tak miałby 20 plus jeszcze jakieś błyskotki. 600. Niech będzie. To w sumie też możemy mu kupić. A to? Słuchajcie. Dobra. Jeszcze kogoś... Sarge... Niech będzie. Przyzwoita kolczuga. Okej. Lipton już jest... Co ciekawe. Teraz jeszcze ją. Lekka szata i napierśnik. Fajna sprawa. Steelga i Archon są poupgrade'owani. Kosy nie mogę jeszcze. Dobra. Jeszcze do gildii byśmy zajrzeli. A, Adbuster. Muszę... Żeby to ulepszyć, muszę zmienić sobie... No. Coś wykupić, jakieś ulepszenie. Zamiast solówki, inspirująca nauta. Myślę, że będzie ok. To więc w tym odcinku ja już się z wami żegnam. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Pamiętajcie, napiszcie mi, co tam u was. I trzymajcie się. Cześć.